Witaj Robert, chciałbym na początku spytać o pierwszą sesję. Wyglądało to przynajmniej na tablicy całkiem dobrze, byłeś szybszy o prawie 0,6 sekundy od George'a. Ale to tutaj wyniki treningów mało mają znaczenia, także dzisiejszy dzień mieliśmy nowe jakby części, nowy pakiet aerodynamiczny. Niestety nie był to łatwy dzień dla nas. Został on trochę skompromisowany już w pierwszych minutach pierwszego treningu. Nie wykonaliśmy jakby wszystkiego, co było założone i jednak nie był to jakoś łagodny i udany dzień. Problemy, które Was spotkały, to takie problemy, które będzie dało się rozwiązać w nocy, czy też jutro, czy to jest coś, czego nie przeskoczycie już w ten weekend? Te problemy mamy od dłuższego czasu, także chyba z dnia na dzień się nie zmienią, chociaż zawsze nadzieja jest. W jaki sposób przygotowujesz się do weekendu, wiedząc, że jednak pogoda będzie zupełnie inna, tak najprawdopodobniej? Przygotowania, nie wiedząc dokładnie jaka będzie pogoda, są trudne, także tak jak mówię, dzisiaj nie był najlepszy dzień, jutro pogoda ma się zmienić, nie dość, że nawet gdy jakby nie padało, to temperatura będzie sporo niższa, to będzie miało duży efekt na zachowanie opon i bolidu, ale tak mówię, no najpierw musimy ogarnąć parę rzeczy, żeby mieć jutro lepszy dzień. Rozumiem, że dziś już wykorzystaliście wszystkie nowe elementy, które przywieźliście tutaj, jutro tylko wkładacie te same elementy, tak? Czy już może jeden z elementów jest już teraz odrzucony? Nie, tak jak mówię, na pierwszych minutach pierwszego treningu wydarzyły się rzeczy, które niestety nam pokrzyżowały plany. Także wszystko raczej zachowamy, chociaż tak jak mówię, nie był to jakoś łagodny i produktywny dzień.